Mieliście dzisiaj dobry dzień? Ja miałem dobry dzień. Bardzo pracowity. Miałem całą listę zadań i wykonałem je wszystkie. Bywają i takie dni, kiedy mamy listę zadań, a potem ktoś telefonuje, musimy odpalić maila, musimy zmienić koło w samochodzie, a pod koniec dnia okazuje się, że nie zrobiliśmy nic. Ale dzisiaj miałem zupełnie inny dzień. Zrobiłem wszystko, co miałem do zrobienia i czuję się z tym dobrze. A teraz czeka mnie wykład, a właściwie dwa. Pierwszy z nich zatytułowany Kto miał rację, Jezus czy Darwin? Jest to nieco prowokacyjny tytuł i to nie przypadkiem. Jednak chciałbym pójść w nieco innym kierunku niż większość z was zakłada. Kiedy słyszycie tytuł Kto miał rację, Jezus czy Darwin, może się zakładać, że będziemy mówić o kreacjonizmie i ewolucjonizmie, przedstawiając dowody za i przeciw. Jednak poświęcę na to jedynie trochę czasu, a potem spróbujemy namalować obraz. Zadamy przy tym pytanie. Jeśli Darwin miałby rację i darwinizm byłby słusznym poglądem, jakiego rodzaju świat zostałby przezeń ukształtowany? Jeśli Darwin miałby rację, jakiego rodzaju świata moglibyśmy się spodziewać? Jak wyglądałyby relacje międzyludzkie? Jakie byłoby społeczeństwo? Jaki byłby świat? Zadamy też inne pytanie. Gdyby Jezus miał rację, jak wyglądałby świat, więzi międzyludzkie, jaki byłby cel i sens życia? Tak więc tytuł tego wykładu brzmi Kto miał rację, Jezus czy Darwin? W ramach powtórki zadam wam kilka pytań, żeby sprawdzić, czego nauczyliście się do tej pory. Czy to, że istnieje Bóg, jest dobrą nowiną? Jedna trzecia z was udzieliła poprawnej odpowiedzi, a dwie trzecie odpowiedziały tak. Jak zauważyliśmy w poprzednim wykładzie, może to być dobrą nowiną, ale to zależy od tego, jakiego rodzaju Boga mamy na myśli. Jeśli byłby to Bóg, który każe nam wrzucać dziewicę do czynnego wulkanu w celu uśmierzenia boskiego gniewu, to nie jestem zainteresowany jego istnieniem. Mając wybór między takim Bogiem a ateizmem, wybrałbym ateizm. W gruncie rzeczy wolałbym ateizm od zdecydowanej większości tak zwanych bogów wyznawanych na świecie. Jednak nie mówimy tu o żadnym z takich bogów, ale o Bogu objawionym w Piśmie Świętym, w Jego niezwykłym pięknie. Przyjrzeliśmy się Mu, zadając pytanie, kim jest Bóg? A potem drugie bardzo ważne pytanie, czy Bóg istnieje? Podaliśmy dobre powody, by wierzyć w istnienie Boga. Zauważyliśmy też, że możemy więcej niż wierzyć, możemy także wiedzieć, choć nie zawsze będziemy potrafili to wykazać. Z pewnością znajdą się ludzie, którzy usłyszą te wykłady i powiedzą, no dobrze, zgadzam się z tym obrazem Boga. Bóg jest miłością. Zgadzam się, że Bóg daje nam zewnętrzne naukowe dowody, a także wewnętrzne doświadczenie. Ale co z tym ewolucjonizmem, z tym Darwinem? Czy Darwin i kolejni uczeni nie dowiedli, że Darwin miał rację w ogólnych założeniach pochodzenia świata? Myślę, że Darwin nie miał racji. Omówię to krótko, a potem przejdziemy do właściwej części wykładu. Zacznę w nieco niezwykły sposób od tego człowieka. Czy ktoś wie, kto to jest? Tak, to dr Ben Carson, emerytowany neurochirurg. Do niedawna był kierownikiem Wydziału Neurochirurgii na Uniwersytecie Johns Hopkinsa. Przez wielu jest uważany za najwybitniejszego neurochirurga w historii tej dziedziny medycyny. W 1997 roku dokonał bardzo odważnej operacji zwanej hemisferektomią. Operacja ta polegała na rozdzieleniu bliźniąt zrośniętych głowami. Niezwykłe było to, że obie dziewczynki przeżyły. Operacja ta i wiele innych dokonań doktora Carsona, który jest zaangażowanym chrześcijaninem,
Zostały opisane w książce Cudowne ręce, na podstawie której nakręcono także film. Historia doktora Carsona ilustruje niezwykły awans społeczny chłopca, który wychowywał się w biednej rodzinie, a osiągnął niezwykłe sukcesy i sławę w tak trudnej dziedzinie jak neurochirurgia. W ubiegłym miesiącu byłem wraz z doktorem Carsonem w Republice Południowej Afryki, gdzie przemawialiśmy podczas pewnego spotkania. Tak więc miałem okazję poznać doktora Carsona i jego żonę, która jest duszą towarzystwa, osobą o niezwykłym poczuciu humoru. Ben jest raczej cichy i opanowany, ale jego żona jest pełna energii i radości życia. Rozmawiając z nimi, dowiedziałem się, że w maju tego roku dr Carson miał przemawiać podczas spotkania na Uniwersytecie Emory'ego w Atlancie, zaliczanym do elitarnego grona najlepszych 25 uczelni Stanów Zjednoczonych. Jest to uniwersytet prowadzący badania naukowe i kształcący około 20 tysięcy studentów. Dr Carson został poproszony o wygłoszenie mowy wstępnej podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom uczelni. Oczywiście zgodził się, jako że przemawiał już wielokrotnie przy podobnych okazjach. Jednak w tym przypadku było inaczej, gdyż ukształtowała się niewielka grupa wykładowców, pracowników, a nawet studentów uczelni, protestujących przeciwko udziałowi doktora Carsona w uroczystości. Było to dość dziwne, zważywszy fakt, iż jest on postacią znaną nie tylko w kręgach akademickich, ale także kawalerem prezydenckiego Orderu Wolności, który jest najwyższym cywilnym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych, wręczanym jedynie najwybitniejszym synom i córkom narodu. Tak więc nieco dziwne było, kiedy na Uniwersytecie Emory'ego zaczął powstawać oddolny ruch i około 500 osób podpisało petycję protestacyjną. Nie chcemy, by ten człowiek przemawiał na naszej uczelni. Ciekawe było uzasadnienie tej petycji. Przeczytamy część tej petycji, która ostatecznie okazała się nieskuteczna, jako że dr Carson wystąpił na uroczystości wręczenia dyplomów. Chciałbym, aby obiekcja przedstawiona w tej petycji posłużyła nam jako wprowadzenie do naszego tematu. Kto miał rację, Jezus czy Darwin? Oto co w niej napisano. Piszemy, by zwrócić uwagę społeczności Uniwersytetu Emory'ego, iż osoba mająca zabrać głos podczas uroczystości wręczania dyplomów zaprzecza. Czemu? Co tam jest napisane? Zaprzecza ewolucji. Niech będzie wiadomo wszem i wobec, że ten facet zaprzecza zasadniczemu darwinowskiemu obrazowi świata. Dr Ben Carson jest światowej sławy neurochirurgiem, przyczynił się do postępu medycyny i za pomocą swojej organizacji filantropijnej wspierał edukację bardzo wielu dzieci. Te osiągnięcia mogą być źródłem wielkiej inspiracji dla absolwentów Uniwersytetu Emory'ego. W imię politycznej poprawności zdobyli się na komplement. Jednak skoro studenci, ich bliscy i kadra uniwersytecka mają wysłuchać jego przemówienia, wzywamy was do rozważenia faktu, iż nauka wywiera ogromny pozytywny wpływ na nasze życie, a opiera się mocno na ramionach ewolucjonizmu. Jeśli dobrze się temu przyjrzycie, zauważycie, że najpierw protestują przeciwko doktorowi Carsonowi, bo nie wyznaje ewolucjonizmu, a teraz zarzucają mu, że z tego względu jest przeciwnikiem nauki. Jednak to oczywiste, że nie jest on przeciwnikiem nauki. Cała jego kariera edukacyjna, zawodowa, akademicka świadczy, że jest zwolennikiem nauki. Opublikował ponad 100 prac naukowych, poddanych krytyce środowiska naukowego i opublikowanych w naukowych czasopismach. Najwyraźniej jest to człowiek nauki w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ale ci ludzie najwyraźniej prowadzili nieczystą grę. Wyrażają zaniepokojenie z powodu wizyty antyewolucjonisty i uzasadniają swój niepokój tym, że cenią naukę, jakby nauka i ewolucjonizm były jednym i tym samym. Twierdzą wręcz, że nauka opiera się mocno na ramionach ewolucjonizmu. Zaiste przedziwna logika. Powinni raczej twierdzić, że ewolucjonizm opiera się mocno na ramionach nauki, w co ja nie wierzę i czemu zaprzeczam, ale oni tak właśnie powinni napisać. Dalej piszą. Najbardziej niepokojące w odrzuceniu ewolucjonizmu przez doktora Carsona jest to, że zrównuje on wyznanie ewolucjonizmu z brakiem etyki i moralności. I teraz bardzo ważny fragment, w którym cytują Carsona. Stwierdził on, ostatecznie jeśli przyjmujesz teorię ewolucji, odrzucasz co takiego? Możecie przeczytać to słowo? Odrzucasz etykę. Etyka w tym kontekście oznacza właściwe postępowanie, moralnie poprawne. Mówi on, jeśli przyjmujesz teorię ewolucji, odrzucasz etykę.
Nie musisz się trzymać kodu moralnego, bo sam decydujesz o swoim sumieniu stosownie do swoich pragnień. Now, here's kind of the interesting thing. The primary objection was not just that ich najważniejsza obiekcja była taka, że dr Carson nie tylko odrzuca teorię ewolucji, ale idzie krok dalej, twierdząc, że ewolucjonizm pociąga za sobą coś znacznie ważniejszego. Ewolucjonizm ma konsekwencje. W gruncie rzeczy powiedział on, że według jego zrozumienia podstawowych założeń darwinowskiego ewolucjonizmu przyjęcie teorii ewolucji jest jednoznaczne z odrzuceniem etyki, gdyż nie akceptujesz moralnego kodu, który dzieli postępowanie na właściwe i niewłaściwe, moralne i niemoralne. Poprzednio wymieniliśmy cztery mocne powody wierzenia, że Bóg istnieje. Przypomnijcie sobie, jakie to powody. Pierwszy to czas. Przyjrzeliśmy się naturze czasu. Drugi to życie, jego natura oraz złożoność DNA i innych struktur niezbędnych do życia. Trzeci powód to umysł. Przytoczyliśmy spostrzeżenie Einsteina, że najbardziej niepojętą rzeczą we wszechświecie jest to, iż jest on pojmowalny. Wszechświat jest nie tylko niesamowity, ale także zawiera umysły zdolne pojmować ten fakt. Oczywiście powinno to budzić nasze podejrzenia. Jaki był czwarty powód? Czas, życie, umysł i obowiązek. Obowiązek. Skojarzyliśmy to pojęcie z powinnością i odpowiedzialnością. Jeśli masz obowiązek coś czynić, to powinieneś to czynić. Winieneś to czynić, bo jest to właściwa rzecz. Tak więc Carson mówi tu coś bardzo ważnego. Stwierdza, że jeśli właściwie rozumie teorię ewolucji, to przyjęcie jej pociąga za sobą pewien skutek. Wyobraźcie sobie, że mamy tu biblijną paletę pełną różnych kolorów i odcieni, przy pomocy których malujemy obraz na płótnie. Z drugiej strony mamy darwinowską paletę, także pełną kolorów i odcieni. Darwinowska paleta i biblijna paleta różnią się między sobą. Zadam wam pytanie. Jeśli zaczniemy malować obraz przy pomocy darwinowskiej palety, jaki obraz namalujemy? Jaki będę ja i moje więzi z ludźmi? Jakie będzie społeczeństwo? Jaki będzie świat? Zadam wam też drugie pytanie. Jeśli namalujemy świat przy pomocy biblijnej palety, wierząc w Pismu Świętemu, użyjemy biblijnych kolorów i odcieni, jakiego rodzaju obraz wtedy uzyskamy? Co obraz ten mówi mi o mnie, moich więziach, społeczeństwie i reszcie świata? Carson napisał, i to właśnie wyrzucali mu protestujący, że jeśli przyjmuje się teorię ewolucji, pociąga to za sobą pewne konsekwencje, mianowicie powoduje wyłom w etyce. Powoduje to niepewność co do tego, jakie postępowanie jest właściwe, a jakie nie. Rozmywa kod moralny i pozwala człowiekowi robić, co mu się podoba. Jak napisał Carson, sam decydujesz o swoim sumieniu stosownie do swoich pragnień. Zapamiętajcie to, bo później wrócimy do tej kwestii pod koniec wykładu. Take that idea and put it on a shelf, because we'll come back to it almost at the end of the presentation. Now let's just spend a little bit of time. Powiedzmy trochę o Darwinie. Kim tak naprawdę był? Abyśmy wiedzieli, co oznacza pojęcie darwinowskiego ewolucjonizmu. When we talk about Darwinian evolution, Charles Darwin urodził się w Anglii w 1809 roku. Jako młody człowiek rozpoczął studia na Uniwersytecie Cambridge, zamierzając zostać anglikańskim duchownym. Z biegiem czasu nieco rozczarował się religią z powodów, które poruszymy w kolejnym wykładzie. Zrozumiał, że religia, z jaką mamy do czynienia, wcale nie przypomina biblijnego chrześcijaństwa. W wieku 22 lat Darwin skorzystał z rocznej przerwy w studiach i wybrał się w podróż jako przyrodnik amator. Z pewnością nie był wówczas profesjonalnym naukowcem, choćby z racji młodego wieku. HMS Beagle,
Tak więc wyruszył w podróż statkiem, najpierw do Afryki, następnie przez Atlantyk do Ameryki Południowej, aż dotarł do archipelagu wysp Galapagos. Tam poczynił szereg obserwacji, starając się zrozumieć zróżnicowanie, jakie zauważył w świecie zwierząt. Z czasem zaczął systematyzować swoje spostrzeżenia i w 1859 roku opublikował przypuszczalnie najważniejszą naukową książkę czasów nowożytnych, zatytułowaną O pochodzeniu gatunków. Koncepcja darwinowskiego ewolucjonizmu opiera się w zasadzie na dwóch założeniach. Pierwszy to wspólny przodek. Ten pogląd zakłada, że wszystkie formy życia pochodzą od jednego wspólnego przodka. Zapewne pamiętacie z podręczników biologii wykresy obrazujące pochodzenie gatunków, wyglądające jak rozgałęziające się drzewo. Na początku mamy proste organizmy jednokomórkowe, potem wielokomórkowe i coraz bardziej zaawansowane. Ludzie jako szczytowy wytwór ewolucji są bardzo złożonymi organizmami, ale podobnie jak wszystkie zwierzęta, pochodzą od wspólnego, jednokomórkowego przodka. To jest pierwsza z najważniejszych zasad darwinizmu. Druga zasada dotyczy tego, w jaki sposób ów wspólny przodek, jednokomórkowy organizm, stawał się coraz bardziej skomplikowany. Darwin wpadł na taki pomysł, że przyroda jest w stanie dokonywać selekcji między odmiennymi formami biologicznymi. Na podstawie rozmaitych zmiennych czynników przyroda jest w stanie dawać danej części populacji pewne przewagi nad innymi częściami. Z biegiem czasu te odmienności kumulują się i prowadzą do powstania populacji, której udaje się przetrwać i rozplenić. Na podstawie tych dwóch założeń Darwin stworzył teoretyczny mechanizm, który pozwolił ludziom wierzyć, że wszystkie żywe istoty na Ziemi pochodzą od wspólnego przodka. Po pierwsze wspólny przodek, po drugie przetrwanie najlepiej przystosowanych, czyli dobór naturalny. Now, a sort of interesting thing about this is that early on, as I've already mentioned here in Darwin's experience, ciekawe w historii Darwina jest to, że jako młody człowiek zamierzał zostać duchownym i gorliwie studiował Pismo Święte. Kiedy wyjechał w podróż, napisał do przyjaciela: nie mam odwagi patrzeć w przyszłość, bo nie wiem, co ze mną będzie. Darwin nie wiedział, jaką drogę wybrać. Wyruszył w podróż jako przyrodnik amator i nie wiedział, co będzie jutro. Z pewnością nie wyobrażał sobie, że zostanie jedną z najważniejszych postaci w historii nowożytnej nauki. Dlatego do przyjaciela, który nadal zamierzał zostać duchownym, Darwin napisał: twoja sytuacja jest godna pozazdroszczenia. Ja nie śmiem z takim optymizmem patrzeć w przyszłość. Darwin zazdrościł przyjacielowi, że ma takie łatwe życie. Dla kogoś, kto jest przygotowany, by przyjąć ten urząd, życie duchownego jest wszystkim, o czym może marzyć ktoś, kto pragnie szacunku i szczęścia. Karol Darwin był pod każdym względem dżentelmenem i bardzo miłym człowiekiem. Jednak z biegiem czasu oddalał się coraz bardziej od swoich chrześcijańskich przekonań. Jako młody człowiek wierzył w Boga, wierzył w Biblię i z szacunkiem odnosił się do Kościoła. Jednak kiedy obserwował przyrodę, zauważył niewytłumaczalny ogrom cierpienia. Będziemy o tym mówić w kolejnym wykładzie. Darwin nie mógł się z tym pogodzić. Wskutek tego stopniowo i powoli przez wiele lat odrzucał swoje chrześcijańskie wierzenia. W roku 1888 Bill Warfield opisał doświadczenie Darwina.
Napisał m.in.: tak więc doktryna ewolucyjna, raz przyjęta przez niego, stopniowo podkopywała jego wiarę, aż odrzucił chrześcijaństwo jako nieuzasadnioną ułudę. Proces ten nie był gwałtowny ani łatwy. Darwin nie chciał utracić wiary, trzymał się jej wręcz rozpaczliwie, ale nieskutecznie. Mówił on, że nie chce porzucić wiary, ale niewiara ogarniała go powoli, aż opanowała go zupełnie. Przypomnijmy sobie teraz dwie palety. Biblijną paletę i biblijny obraz oraz darwinowską paletę i darwinowski obraz. Kiedy Darwin zaczął gromadzić pierwsze spostrzeżenia na Galapagos i później, nie rozumiał jeszcze, co wyniknie z jego teorii. Był po prostu młodym przyrodnikiem obserwującym przyrodę. Kiedy zaczął popularyzować swoje założenia wspólnego przodka i dobór naturalny, nie zdawał sobie sprawy ze skutków przyjęcia jego poglądów, co do których Ben Carson ma zupełną rację. Jeśli poglądy Darwina zostałyby przyjęte jako prawdziwe, musi to pociągnąć za sobą konsekwencję w pojmowaniu natury człowieka, rzeczywistości, biologii, natury Boga. Przed laty wybrałem się na ryby z moim synem. Pływaliśmy z miejsca na miejsce w wypożyczonej łodzi pontonowej, która była wyposażona w kotwicę. Kiedy dopływaliśmy do kolejnego postoju, opuszczałem kotwicę. A kiedy odpływaliśmy, wyciągałem ją z wody. Mój najstarszy syn, który miał wtedy około 6 lat, przyglądał się temu, co robię. Kiedy podpłynęliśmy w kolejne miejsce, mój syn bez pytania chwycił kotwicę i wrzucił ją do wody. Problem w tym, że nie upewnił się, czy nic nie zaplącze się w linę. Lina leżała bezładnie pozwijana na dnie pontonu, a na niej leżała wędka, torba z prowiantem, kurtka i mój syn stał się jednym ze zwojów liny. Przed zarzuceniem kotwicy należało usunąć te przedmioty, ale mój syn o tym nie wiedział. Tak więc bez zastanowienia wrzucił kotwicę, a woda w tym miejscu była dość głęboka, znacznie powyżej 10 metrów. Kiedy kotwica zaczęła opadać, lina wyrzuciła za burtę wędkę. Byłem wtedy z tyłu łodzi i usłyszałem plusk. Odwróciłem się i zauważyłem, że lina jest owinięta wokół jego nogi. Pomyślałem, no ładnie, co ja powiem żonie? Rzuciłem się w stronę syna i kiedy lina wyrzuciła za burtę kolejną kurtkę i torbę z prowiantem i już miała się zacisnąć na jego nodze, chwyciłem go i uniosłem w górę. Powiedziałem mu, musisz uważać. Kiedy wrzucasz kotwicę do wody, musisz uważać, żeby lina nie wrzuciła do wody tego, co jest w łodzi i samego ciebie. Bardzo podobnie jest z darwinizmem. Jeśli wrzucicie do wody kotwicę darwinizmu, to nie skończy się na jednym pluśnięciu, ale nastąpią konsekwencje etyczne i moralne wynikające z przyjęcia darwinizmu jako prawdy. To właśnie stwierdził Ben Carson. Powiedział, że jeśli ktoś przyjmuje ewolucjonizm jako prawdę, odrzuca tradycyjną etykę i zastępuje je własnymi zachciankami. Pomyślcie o ludziach, którzy mówią buńczucznie, nie potrzebuję Boga, ewolucja to prawda. Taka postawa jest jak wyrzucanie kotwicy na ślepo. Nie ma nic złego w samej kotwicy, ale trzeba się upewnić, gdzie znajduje się lina, bo wyrzucając kotwicę do wody, wyrzucacie wraz z nią wszystko, co zaplącze się w linę. To właśnie chciał podkreślić Carson i to chciałbym wam uświadomić dzisiaj. Malując farbami z biblijnej palety, mamy do dyspozycji barwy, które nie są dostępne w darwinowskiej palecie. Barwy takie jak miłość, wartość, etyka, kod moralny.
Tak więc biblijny obraz będzie się znacząco różnił od obrazu darwinowskiego. Kiedy zaczęliśmy tworzyć stolik prawdy, pierwszym, co na nim umieściliśmy, była normatywna i nienegocjowalna prawda. Bóg jest miłością. Wszystkie kolejne prawdy, jakie zostaną umieszczone na stoliku, muszą być porównywalne z tą pierwszą. Kiedy ujrzymy niespójność między prawdą, że Bóg jest miłością, a jakimkolwiek innym twierdzeniem, na przykład darwinowskim ewolucjonizmem, musimy to twierdzenie odrzucić. Są chrześcijanie, którzy twierdzą, że można wierzyć w Boga, który jest miłością, a jednocześnie stwarza życie przy pomocy darwinowskiej ewolucji. Z całym szacunkiem nie zgadzam się z nimi. Gdyby ewolucjonizm był prawdą, wyłaniałby się z tego obraz Boga stwarzającego życie przy pomocy środków, które skazywałyby miliony pokoleń czujących istot na bezsensowne cierpienie i zmarnowanie. Ponadto oznaczałoby to, że śmierć istniała jeszcze przed grzechem. Co za Bóg dokonałby dzieła stworzenia w sposób pozbawiony wrażliwości i marnotrawczy? Jeśli ktoś twierdzi, jak wielu katolików i protestantów, że można jednocześnie wierzyć w Biblię i ewolucję, ja widzę w tym problem, bo nie mogę dopasować ewolucjonizmu do zasadniczej prawdy, że Bóg jest miłością. Oni też tego nie potrafią. Taka sytuacja prowadzi do dysonansu poznawczego. Musimy dokonać wyboru między dwoma twierdzeniami, a dla mnie ten wybór jest prosty. Najważniejsza prawda o tym, kim i czym jest Bóg. Bóg jest miłością. Nie może być naruszona. Never comes off the table. You need to say that with a little more enthusiasm than that. The central truth that centralna prawda, że Bóg jest miłością, nigdy nie może zostać zdjęta ze stolika. Jeśli widzimy jakąś rozbieżność między tą prawdą a jakimkolwiek religijnym czy niereligijnym twierdzeniem, to takie twierdzenie musi zostać odrzucone. Wracając do dwóch palet, biblijnej i darwinowskiej. Zacytujemy kilka wypowiedzi darwinistów, uczonych, wierzących w ewolucję, by zobaczyć, jaki obraz się z nich wyłania. Jaki obraz malują? Cornelius Hunter napisał, ewolucjonizm to więcej niż naukowa teoria. Choćby ze względu na to, jak wielki jest jego wpływ na dziedziny wykraczające poza naukę. Jest to przypuszczalnie najbardziej wpływowy pogląd, jaki kiedykolwiek został wygenerowany przez naukę. Można z tym dyskutować. Newtonowska fizyka czy einsteinowska teoria względności są co najmniej tak samo ważne. Jednak nie ulega wątpliwości, że darwinizm mieści się w pierwszej trójce najbardziej wpływowych teorii naukowych ostatnich 500 stuleci. Rozpoczął się w zasadzie jako teoria biologiczna, ale dał początek ewolucyjnej psychologii, ewolucyjnej socjologii, ewolucyjnej antropologii, a nawet ewolucyjnej kosmologii. W końcu powstała nawet ewolucyjna teologia, co według mnie jest zupełnym oksymoronem. Ten pogląd zaczyna zapuszczać swoje macki dosłownie we wszystko. Jaki pogląd? Sednem ewolucjonizmu jest egocentryzm, przetrwanie za wszelką cenę, krótko mówiąc egoizm. Egocentryzm jest najważniejszym kolorem w darwinowskiej palecie. Dzisiaj namalujemy te dwa obrazy, a na koniec zapytamy, który z nich odpowiada wam w głębi duszy? Czy w świecie chodzi o egoizm, egocentryzm i przetrwanie?
A może jednak jest coś wspanialszego, piękniejszego i moralnego? Może chodzi raczej o miłość i altruizm oraz tę wielką prawdę, że Bóg jest miłością. O to, że większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy ktoś oddaje życie za swoich przyjaciół. Hunter trafia tutaj w sedno. Stwierdza, iż ewolucjonizm wywarł tak wielki wpływ, dlatego iż wyszedł poza biologię czy naukę, przenikając do dziedziny etyki i moralności. Autorem kolejnego cytatu jest William Provine, który jest ornitologiem na Uniwersytecie Cornella. Napisał on: naturalistyczny ewolucjonizm, innymi słowy ateistyczny ewolucjonizm wykluczający Boga, pociąga za sobą wyraźne konsekwencje, które Charles Darwin dobrze rozumiał. Po pierwsze, nie istnieją żadni bogowie, których warto byłoby czcić. Zgadzam się z tym. Gdyby darwinowski ewolucjonizm był prawdą, nie chciałbym mieć nic wspólnego z żadnym bogiem, który uczestniczyłby w takim procesie. Nie sądzę, że ewolucjonizm jest prawdą, ale gdyby był, nie chciałbym znać Boga, który posługuje się czymś takim jak ewolucja. Po drugie, nie istnieje życie po śmierci. Po trzecie, nie istnieje żadna trwała podstawa etyki. Jak to brzmi? Czy dzisiaj przytaczaliśmy inny cytat, który wyrażał coś podobnego? To właśnie napisał Ben Carson. Czy to nie śmieszne, że ludzie z Uniwersytetu Emory'ego oprotestowali jego wystąpienie właśnie dlatego, że stwierdził, iż przyjęcie ewolucjonizmu jest odrzuceniem podstaw etyki? Ale oto William Provine, który jest darwinowskim ewolucjonistą, mówi to samo, za co był krytykowany przez liczne grono osób ze świata akademickiego. Innymi słowy, Carson nie zwraca uwagi na polityczną poprawność i mówi to, co jest prawdą, podobnie jak Provine, za co jestem wdzięczny jemu i podobnym mu szczerym ewolucjonistom. Nie usiłują oni zmiękczyć swoich poglądów, by przypodobać się chrześcijanom. Są szczerzy. Jeśli tak postrzegają wszechświat, to niech go tak przedstawiają. Nie muszą się nad nim litować, ale mają dążyć do prawdy. Po czwarte, nie istnieje ostateczny sens życia. Po piąte, ludzka wolna wola nie ma żadnego znaczenia. Podsumujmy to, co mówi Provine. Twierdzi on, że jeśli ewolucjonizm jest prawdą, to znaczy, że nie ma Boga, życia po śmierci, podstaw etyki ani wolnej woli. Ten cytat z Bena Carsona już znacie. Jeśli przyjmujesz teorię ewolucji, wyzbywasz się etyki. Zaraz będzie jeszcze ciekawiej i straszniej. Cofnijmy się do Darwina. W swojej teorii skupił się on na ewolucji gatunków. W 1972 roku Richard Dawkins napisał książkę Samolubny gen. Zasugerował, że ewolucja operuje nie tyle na poziomie gatunków, ale na poziomie genetycznym. Pozwólcie, że to wyjaśnię. Dawkins napisał: wszechświat jest jedynie zbiorem poruszających się atomów. Ludzie to tylko maszyny przekazujące DNA. A przekazywanie DNA jest samopodtrzymującym się procesem. Jest to jedyny cel życia wszystkich żywych obiektów. W zasadzie jesteście maszynami, których DNA niejako używa do powielania się. Dawkins idzie krok dalej niż Darwin. Darwin twierdził, że ewolucja następuje na poziomie gatunków, a Dawkins po ponad 100 latach wpadł na pomysł, że odbywa się ona na poziomie genetycznym. Jest to jego genocentryczna wizja ewolucjonizmu. Zaraz wyjaśnię, dlaczego jest to ważne. Przekonacie się, że nie jest to zbędna wiedza. Twierdzenie Dawkinsa jest w gruncie rzeczy fascynujące.
Twierdzi on, że rzeczywistość na jej zasadniczym poziomie jest egoistyczna. Liczy się moje DNA, które chce się powielić. Nawet ja jako istota ludzka jestem nieistotny. Jestem tylko maszyną używaną do powielania DNA. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że DNA jest egoistyczne, bo byłaby to koncepcja moralistyczna. Chodzi raczej o to, że wszechświat w samym swoim jądrze biologicznym nie opiera się na altruizmie, miłości, łaskawości, przebaczaniu i tych wszystkich etycznych cnotach, ale na egoizmie. Przekazaniu mojego DNA, moim przetrwaniu, a każdy, kto temu zagraża, będzie musiał się ze mną zmierzyć. Książka Samolubny gen i przedstawiona w niej koncepcja miały prawdziwie rewolucyjny wymiar. Michael Ruse, biolog z Floryckiego Uniwersytetu Stanowego, napisał: etyka, czyli właściwe postępowanie. Pamiętajcie, że malujemy tu dwa obrazy. Jeden przy pomocy darwinowskiej palety barw, a drugi przy pomocy palety biblijnej. Ruse twierdzi, że etyka, właściwe moralne postępowanie w tradycyjnym rozumieniu, jest iluzją, którą nasze geny straszą nas, by zmusić nas do współpracy. Zatem to, że staramy się być dobrzy dla siebie nawzajem, nie ma żadnej wartości. Czego nauczał Jezus? Czyńcie innym to, czego sami od nich oczekujecie. Idea, na którym oparte jest całe Pismo Święte, iż miłość jest tą wielką i piękną cnotą, treścią najważniejszego przykazania przytoczonego przez Jezusa: będziesz miłował Boga całym sercem, umysłem i duszą, a drugie jest podobne do tego: będziesz miłował bliźniego jak samego siebie. Gdyby darwinowski ewolucjonizm był prawdą, byłaby to jedynie ckliwa gadanina pozbawiona realnego sensu. Ruse i Dawkins twierdzą, że sama koncepcja etyki jest iluzją mającą nas skłaniać, byśmy byli mili, łaskawi, dobrzy, wyrozumiali. Zobaczcie, jaki obraz się z tego wyłania. Wzory etyczne tego świata: Matka Teresa, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jezus Chrystus. Wszystkie te wzory etyczne z różnych religii to tylko farsa. Cała etyka jest iluzją wpajaną nam przez nasze DNA, by sterować nami jak posłusznymi maszynami. To brzmi jak scenariusz jakiegoś kolejnego Matrixa. W tego rodzaju filmach ludzie są wykorzystywani przez maszyny jako źródło energii, siły obliczeniowej mózgu czy życiowej energii. Chodzi o to, że jeśli taki ma być obraz rzeczywistości, z tą różnicą, że nie rządzą nami wielkie mechaniczne potwory, ale maleńkie DNA, które czyni nas takimi, jakimi jesteśmy, to jest to obraz ponury i przygnębiający. W takim obrazie nie ma błękitów, żółci, czerwieni i wszelkich żywych barw. Pozostaje czerń, odcienie szarości, ale głównie czerń. Ale w biblijnej palecie, gdzie wciąż zachowujemy ideę miłości, uprzejmości, dobroci, altruizmu, są wszystkie jasne barwy. Możemy namalować piękny obraz, wspaniały obraz. A teraz Francis Crick, laureat Nagrody Nobla jako współodkrywca molekuły DNA. Ty! Twoje radości i twoje smutki, twoje wspomnienia i ambicje, twoje poczucie osobistej tożsamości i wolnej woli. Pamiętacie, co powiedział Provine? Nie macie żadnej wolnej woli. Jesteś jedynie dużym zbiorem komórek nerwowych i związanych z nim molekuł. Teraz dzieje się jeszcze coś innego. Nie tylko nie ma podstaw etyki, ale nawet tożsamości. Nie posiadacie nawet osobowości. Jesteście dużym zbiorem komórek nerwowych i molekuł. Nie ma żadnych was. Kiedy patrzycie w lustro i macie poczucie jaźni, tożsamości, to możecie o nim zapomnieć. Jeśli darwinowski ewolucjonizm jest prawdą,
Nie ma żadnych was. To tylko iluzja wpajana wam przez skomplikowany organ w waszych głowach zwany mózgiem. Widzicie, że jeden kolor za drugim są usuwane z darwinowskiej palety, a to, co zostaje, tworzy bardzo ponury, rozpaczliwy obraz życia. Takie kolory są dla nas dostępne, a my powinniśmy uczciwie ocenić obraz, który jest nimi namalowany. Dzisiaj, kiedy zadajemy sobie pytanie, kto miał rację, Jezus czy Darwin, nie mówimy, tu są dowody na ewolucję, a tu na stworzenie. Istnieją bardzo dobre powody, by wierzyć w biblijny opis stworzenia, ale nie o tym dzisiaj mówimy. Dzisiaj dla dobra dyskusji próbujemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby ewolucjonizm był prawdą. Jakiego rodzaju obraz rzeczywistości wyłania się z ewolucjonizmu? Zaręczam wam, niewesoły, straszny, rozpaczliwy i nie do przyjęcia. Wy, wasza tożsamość, osobowość, więzi, miłość, wszystko niknie w jakimś egocentrycznym, samozachowawczym procesie, w którym nie jesteście tak naprawdę tym, za co się uważacie. Jesteście jedynie maszynami używanymi przez DNA do powielania. Żałosny obraz. Jego sednem jest egoizm. Ale po drugiej stronie wyłania się zupełnie inny obraz. Jaka jest najważniejsza prawda? Bóg jest miłością. Najważniejszą prawdą we wszechświecie jest altruizm, ofiarność, służenie innym. Przeczytam wam jeden z moich ulubionych fragmentów Pisma Świętego. Jest to zdanie, które apostoł Paweł po prostu musiał napisać. Piąty rozdział listu do Efezjan. Apostoł Paweł mówi tam coś bardzo ciekawego. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Naśladujcie Boga. Pierwsze, co przychodzi Pawłowi na myśl, kiedy napomina wierzących w Efezie, to postępujcie jak Bóg. Naśladujcie Go. Jak brzmią cztery pierwsze słowa wersetu drugiego? I chodźcie w miłości. Zapamiętajcie to. Paweł mówi, postępujcie jak Bóg, naśladujcie Go. Bądźcie jak dzieci naśladujące rodziców. I pierwsze, co przychodzi mu na myśl, gdy chodzi o naśladowanie Boga, Boga, który jest miłością, to bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. Jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Od tego zdania Paweł nie potrafi uciec. Powtarzał je wielokrotnie na różne sposoby. Wydał siebie. Przeczytajcie werset 25 w tym samym rozdziale. Oto moralny standard, kod etyczny. Mężowie, miłujcie żony swoje. Uważajcie, dlaczego? Dlaczego miałbym miłować swoją żonę? Oto kod moralny, standard postępowania, przepis etyczny. Dlaczego powinienem to czynić? Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół. I co zrobił? I wydał zań samego siebie. That's what love is. Love is not looking out for itself. Love is not. Miłość nie jest dbaniem tylko o siebie, chronieniem siebie za wszelką cenę. W pierwszym liście do Koryntian Paweł mówi: miłość nie szuka swego. Miłość nie jest zabieganiem jedynie o swoje interesy, pragnienia, nadzieje, marzenia i potrzeby. Idea miłości jest ideą ofiarności, zabiegania o pragnienia, potrzeby, marzenia i nadzieje innych. Miłość jest oddawaniem siebie za innych. Tak jak w najbardziej znanym wersecie Pisma Świętego, znacie go dobrze, Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że... Co czyni miłość? Syna swego jednorodzonego dał.
O to chodzi. Miłość jest ofiarnością. Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie. Naśladujcie Boga, chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał siebie. Nie dla siebie, dla innych, zawsze dla innych. Ofiarnie, szczodrze dla dobra innych. To zupełnie inny obraz rzeczywistości. Obraz, który malujemy biblijnymi barwami, zasadniczo różni się od darwinowskiego i w tym rzecz. Wybór należy do was. Wybierzcie zgodnie z tym, co podpowiada wam serce. Macie do wyboru dwie zupełnie inne palety. Tak twierdzi Ben Carson, ja się z nim zgadzam. Tutaj mamy wybór między czernią a czernią. Nie ma Boga, nie ma tożsamości, nie ma osobowości, nie ma wolnej woli, nie ma podstaw etyki, nie ma życia po śmierci. Po prostu czarna rozpacz. Widzicie, jaki obraz wyłania się z darwinizmu? Gdybyście nie widzieli, nie wiem, jak jeszcze mógłbym was przekonywać. Zobaczcie, co powiedział Peter Atkins. Nauka nie potrzebuje celu. To jest dopiero stwierdzenie. Co za odważna szczerość. Myślę, że Atkins jest w zupełnym błędzie, ale cenię jego szczerość. Całe niezwykłe bogactwo świata może zostać wyrażone jako wyrastające na kupie gnoju bezcelowego powszechnego rozkładu. Według niego to właśnie definicja życia. Życie to skomplikowana rzecz, która wyrasta z gnoju, atomów i biologicznych struktur. Czy to nie wspaniały obraz życia? Wielka sterta gnoju. Dla twórców romantycznych filmów może to stanowić nie lada problem. Trudno podtrzymać romantyczny nastrój. Co mogliby sobie zaoferować zakochani? Chcę spędzić z tobą resztę czasu na tej stercie gnoju. Wszystko się rozpada. Nie ma Boga, nie ma sensu życia, nie ma podstaw etyki, wolnej woli, tożsamości, autentycznych więzi, ani niezwykłego bogactwa świata. Ale wiemy, że rzeczywistość jest inna. W głębi ducha nawet ci naukowcy, których szanuję jako istoty ludzkie, nie są w stanie żyć według tego, co twierdzą i publikują. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich naukowców. Nie mam nic przeciwko nauce, ale sporo do zarzucenia scjentyzmowi, który jest formą religii. Jego wyznawcy w oficjalnych wykładach porównują życie do bezcelowej sterty gnoju, ale jestem pewien, że kiedy wracają do domu, żaden z nich nie mówi w taki sposób do żony. Jeśli dziecko takiego naukowca zginie w wypadku samochodowym albo zostanie zgwałcone przez wynaturzeńca, taki uczony nie odniesie się do tego obojętnie. Kiedy jego dziecko odnosi sukcesy, ojciec czuje się dumny, ale kiedy dziecku staje się krzywda, ojciec kipi gniewem i domaga się sprawiedliwości. Chodzi o to, że nie sposób żyć według założeń ewolucjonizmu. Darwinowski obraz jest nie do życia. Można twierdzić, że się weń wierzy, ale nie da się tak żyć. Co powiesz podczas ceremonii zaślubin? Co mówisz swoim dzieciom? Jak docenisz wielkie postaci w dziejach ludzkości za ich szlachetność, odwagę i wierność zasadom? A z drugiej strony, za co karać przestępców? Jeśli nie istnieje dobro ani zło, ani nie ma wolnej woli, dlaczego systemy prawne przewidują kary dla przestępców? Razem z kotwicą darwinizmu wyrzucamy sens życia. Ewolucjonizm nie jest niewinną, nieszkodliwą teorią. Raz przyjęty niszczy wszystko, co nadaje życiu sens. Dlatego darwinizm jest fundamentalnie niezgodny z tym, czego Jezus uczył o naturze rzeczywistości, jak egoizm jest całkowicie niezgodny z altruizmem. Nie da się ich do siebie dopasować.
Kiedy udajemy się na uroczystość zaślubin i widzimy dwoje zakochanych ludzi, w głębi serca wiemy, że łączy ich coś pięknego. Kiedy bierzemy małe dziecko na ręce, wiemy, że dzieje się coś ważnego. Patrzymy na osobę, z którą pragniemy spędzić resztę życia i wiemy, że to nie złudzenie. Nawet niewierzący czują, że jest w tym coś nadzwyczajnego, coś pięknego, niepowtarzalnego. Nie jest to żaden wspólny rozkład na stercie gnoju, ale coś cudownego i szczególnego. Te zachody słońca. Niedawno miałem okazję wybrać się z rodziną do Afryki. Widok tych dzikich zwierząt robi wrażenie. Spójrzcie na słonia. Bóg musi mieć poczucie humoru. To zwierzę ma nos długi na 1,5 metra i potrafi nim chwytać. Co to jest? Jego uszy są wielkie jak... Kto z ludzi wymyśliłby coś takiego? A przy tym to zwierzę jest po prostu piękne. Jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu przeżyłem na Nowej Zelandii. Pływałem w morzu, kiedy nagle pojawiły się setki, tysiące delfinów pływających wokoło mnie. Moja żona stała na brzegu i robiła zdjęcia, ale bała się wejść do wody. Nikt mi nie wmówi, że świat nie jest pełen piękna. Leżycie pod gwiazdami i patrzycie w niebo, czując ogrom wszechświata. I wiecie, że ktoś musiał to stworzyć. Wchodzicie do domu głodni po całym dniu, czujecie zapach świeżego chleba i wiecie, że czeka was dobry posiłek. Siedzicie z przyjaciółmi i wiecie, że życie jest piękne, wspaniałe. Ten mentalny obraz życia jako czegoś dobrego, choć oczywiście nie wszystko jest w nim dobre. Sprawia, że czujecie, że życie ma sens i że przyświeca mu jakiś boski zamiar. Ale w darwinowskiej palecie tego wszystkiego brakuje. August 2, 2005. Roku francuski samolot pasażerski podchodził do lądowania na międzynarodowym lotnisku w Toronto. Ale pilot nie trafił na początek pasa i nie zdążył wyhamować. Samolot zjechał z pasa, rozbił się i stanął w płomieniach. Katastrofa była tak spektakularna, iż kanadyjska minister transportu złożyła publicznie kondolencje rodzinom ofiar. Nie wiedziała jednak, podobnie jak obsługa lotniska, że nikt nie zginął. Dlaczego? Stało się coś zdumiewającego. Kiedy kierowcy i pasażerowie samochodów jadących pobliską szosą zobaczyli samolot zjeżdżający z pasa na teren poza lotniskiem, zatrzymywali się na drodze i biegli na pomoc w kierunku płonącego samolotu, który lada chwila miał eksplodować, kiedy ogień dotarł do zbiorników paliwa. Dlaczego to zrobili? Bo w samolocie byli uwięzieni żywi ludzie. Pobiegli ich ratować. Kiedy patrzycie na wypalony wrak, jakie widzicie szanse, by ktokolwiek przetrwał? Zapewne nikt nie ocalałby z pożaru. A jednak wszyscy zostali uratowani. Zostali uratowani przez zwykłych ludzi, którzy bez zastanowienia przybyli im z pomocą. Ratowali kogoś, kogo widzieli pierwszy raz w życiu. W darwinowskim świecie nie ma żadnego wyjaśnienia tego, dlaczego ktoś miałby ratować zupełnie obce osoby. Właściwe byłoby raczej kierowanie się zasadą przetrwania najlepiej przystosowanych. Nie powinni byli lecieć tym samolotem. Jednak wiemy, że taka postawa nie jest właściwa. W głębi duszy wiemy, że należy postąpić inaczej. Dlatego ludzie zostawiali swoje samochody na drodze i biegli na miejsce katastrofy. Czy są bohaterami? Jak sądzicie? Czy zrobili coś słusznego, moralnego, etycznego? Coś takiego, czego należało od nich oczekiwać? Wiecie dlaczego? Bo w głębi duszy wszyscy odczuwamy,
Więcej, wiemy, że wszechświat jest oparty na takich zasadach. Wszechświat jest lepszy, życie jest lepsze, rodzina jest lepsza, społeczeństwo jest lepsze, kiedy ludzie dbają nie tylko o własne interesy, pragnienia i potrzeby. Wiemy, że życie jest najlepsze, kiedy ludzie nie myślą przede wszystkim o sobie, ale co mogą zrobić dla innych, jak mogą pomóc potrzebującym. Spójrzcie, co napisał dziennikarz w lokalnej gazecie dwa dni później. Sprawozdania naucznych świadków różnią się między sobą. Jedni mówią, że wpadli w panikę, inni, że zachowali spokój. Kierowcy zatrzymywali samochody na drodze i biegli w kierunku płonącego samolotu. To coś niewytłumaczalnego. Biec w kierunku płonącego samolotu. To coś najbardziej antydarwinowskiego ze wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Biegli w kierunku płonącego samolotu, by pomóc ocalałym. Tylko cztery wyjścia funkcjonowały należycie. Jednak w tej chaotycznej sytuacji setki nieznajomych działały w sposób tak skoordynowany, że z małej przestrzeni ewakuowano wszystkich pasażerów w ciągu kilku minut, zanim samolot zaczął się palić na dobre. Czy to nie jest wspaniałe? Wspaniałe, piękne, wielkie i chwalebne i pobożne. Kiedy Paweł pisał do chrześcijan, wzywał ich do naśladowania Boga. Życie jest najlepsze i najpiękniejsze, kiedy naśladujemy Boga. Ktoś zapyta, jak mam naśladować Boga? Chodź w miłości. Większej miłości nie ma nikt nad tę, gdy biegnie w kierunku płonącego samolotu, by zaryzykować własnym życiem dla ratowania bliźnich. Taki obraz rzeczywistości wyłania się, gdy prawdą jest, że Bóg jest miłością. Obraz ten jest piękny, wspaniały. Jest w nim sens, nadzieja, tożsamość, osobowość, przyszłość, wolna wola. A po drugiej stronie czerń. Zastanówcie się, kto miał rację, Jezus czy Darwin. Nie chodzi tylko o dowody na rzecz kreacjonizmu czy ewolucjonizmu. Poczujcie to. Który obraz rzeczywistości wolicie? Egoistyczny czy namalowany miłością?